Cześć, Mateusz Hauschild. Ja mam trudne nazwisko, więc wybaczamy Mateuszowi. Sorry za czcionki, bo widzę, że się czcionka rozsypała na prezentacji, ale mam nadzieję, że będzie dalej merytorycznie. Ja nie mam dużo czasu, bo jakieś 7 minut, ale mam misję. Chciałbym was poprosić o to, żebyście przestali obserwować, a się zaangażowali. Ja będę dokładnie mówił o crowdfundingu, ale to jest dosyć uniwersalna sprawa. Przestańcie obserwować, zaangażujcie się w rzeczy, które robicie w social media czy w internetach. Kto kojarzy tego pana? Ktoś kojarzy. Zbyszek Brudka. 2 medale olimpijskie w Soczi. Ale czym to było poprzedzone? Zbiórką na Polak Potrafi. Zbyszek razem z kolegami z kadry nie miał kasy na treningi. Zebrał 21 tysięcy złotych na swoje treningi, żeby się przygotować na olimpiadę w Soczi. Bez tych 239 osób, które mu dały tą kasę, tych medali by po prostu nie było. Więc takie ma to przełożenie. Idąc dalej, pewnie wszyscy się interesowali ostatnio Oscarami. Nie będzie o Idzie, będzie o filmie Joanna i pani Anecie Kopacz. 2012 czy 2011 rok robiła zbiórkę na portalu Wspieram Kulturę. 37 tysięcy złotych zebrane na stworzenie filmu Joanna, który został później nominowany do Oscara. Dla mnie to jest niesamowite, że taki film potrzebował wsparcia ludzi, żeby powstać i zostać nagrodzonym, ale to też jest niesamowite, że te 442 osoby do tego doprowadziły po prostu. Ich zaangażowanie doprowadziło do tego, że była nominacja do Oscara. No to jest duży sukces. Idąc dalej, przykładowe projekty. Jakaś gierka planszowa, 74 tysiące złotych. Teledysk Hera Koka Hashel SD, pewnie wszyscy widzieli. Karolina zbierała kasę na Polak Potrafi, 37 tysięcy złotych. Khan Academy, idąc dalej, krakowskie zespoły muzyczne, Kraków Street Band czy Limbowski, zbierały na swoją płytę. Fantastyczne projekty, fantastyczna muzyka, która by nie powstała bez zaangażowania ludzi, bez tego, że ludzie im nie dadzą pieniędzy po prostu. Gra planszowa Pan Lodowego Ogrodu długo była hitem i naszym tak jakby rekordem crowdfundingowym, 125 tysięcy złotych na wydanie planszówki. Fajna sprawa. Piwne Imperium, kolejna gra planszowa, też ludzie dali im kasę, żeby zaczęli działać. W tym momencie się fantastycznie firma rozrasta, nawiązali współpracę z też innymi firmami. Gra jest dostępna we wszystkich sklepach, fantastyczna sprawa. Potrzebne było zaangażowanie ludzi, powtarzam to i to jest nudne trochę już, ale tak jest. Skarbonka, fajny projekt technologiczny, na karty, kolejny projekt z Polski, bardzo fajnie udany. No i chyba jeden z najbardziej spektakularnych projektów, gdzie ludzie troszkę się wkurzyli na nasz system edukacji, na instytucje państwowe i wysłali studentów z Wrocławia na konkurs do NASA. Ci studenci pisali wszędzie, gdzie się da, prosili o kasę na to, żeby mogli pojechać i reprezentować Polskę w Stanach Zjednoczonych w siedzibie NASA. Nikt im tej kasy nie chciał dać, oni ją zebrali w 15 dni, 90 tysięcy złotych zebrali na swój wyjazd. Co było śmieszne, oni zbierali głównie na przelot do Stanów Zjednoczonych, a po całym projekcie LOT do nich się odezwał, że on im te bilety da za darmo. Szkoda, że to nie nastąpiło wcześniej, ale dzięki temu nas stworzyła się fajna społeczność, która im pomogła. Dobra, Andrzej mnie trochę zespoilował, ale teraz będzie też tylko o kotach, czyli o tym, co wszyscy uwielbiają w internecie oczywiście. Ale ja trochę pokażę to z innej strony, z innego punktu zaangażowania w społeczności. Oni oczywiście zebrali prawie 9 milionów złotych i to było prawie 200 tysięcy ludzi. Ale dla mnie to nie było najciekawsze. Najciekawsze były ich achievementy, które sobie nałożyli, żeby ten projekt sobie rósł dalej. Tych achievementów było chyba około 30.
niektóre były banalne z cyklu, zbierzmy 100 tysięcy lajków na Facebooku, zbierzmy 50 tysięcy followersów na Twitterze, ale niektóre były troszkę bardziej ambitne. 25 zdjęć of real taco cat. No i społeczność odpowiedziała. A ten kotek został nazwany taco cat na cześć tej kampanii i po prostu sobie został adoptowany i nazywa się taco cat. Następny 25 selfie z kozami. Da się. Andrzej, to nie ty, nie, to okej. Okay. Dobra, następne dwa achievementy, znowu, troszeczkę jest trudniej. 10 Batmanów w jednym jacuzzi i 5 Spidermanów w jednym kajaku. Da się? Ja myślę, że się da. I nie wiem, czy to są ci sami ludzie, wydaje mi się, że nie, ale to są Spidermani w jednym kajaku. Jeden wystaje nawet z tego kajaka, troszkę nie mieści się. To jest przykład, co oprócz tej kasy, jak społeczność odpowiedziała, jak się zaangażowała w ten projekt, jak dała siebie, swoje serce, żeby ten projekt zaczął działać. Następne achievementy wydawało się banalne, z jednym się mocno bili, czyli 100 osób noszących kocie uszy. No i to było chyba 50 osób, czy tam 20, ale ostatecznie udało się zebrać chyba 117 osób. To jest jakaś sala wykładowa. Wykładowca zmusił chyba swoich studentów do założenia kocich uszu. Co ciekawe, nie liczą się osoby, które tylko trzymają ręce do góry, udając te kocie uszy. Reszta rzeczywiście przyniosła jakieś gadżety. No i ten achievement został osiągnięty i kolejny dodatek do gry został pokazany. Społeczność wpłaciła kasę, co jest strasznie ważne, ale oddała też swoje serce dla tego projektu, co mi się strasznie spodobało w tym wszystkim. Dobra, ja was chcę zachęcić do tego, żebyście wspierali projekty crowdfundingowe. Kto z was w ogóle przelał złotówkę chociaż na jakiś projekt crowdfundingowy? Ej, tak nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, reszta niech się wstydzi, bo złotówkę czy 5 złotych każdy może przelać. Moja żona jest na sali, więc ja nie powiem, ile ja przelałem na projekty crowdfundingowe, bo będę wracał na nogach do domu, ale dużo. Wsparłem około 70-80 projektów, małymi kwotami czy tam większymi kwotami. Jest gdzie wspierać w Polsce. W Polsce jest około 21 portali crowdfundingowych. Wy możecie znać, pewnie Polak potrafi, pewnie wspieram to. Reszta jest może bardziej anonimowa, ale tam też są fantastyczne projekty, które czekają na was, na wasze pieniądze. Bez was, bez pieniędzy te projekty się nie udają. Po prostu. Ponad 20 portali. W tym momencie jest ponad 100 aktywnych projektów, które zbiera finansowanie. Myślę, że na samym Polak potrafi jest około 60, na wspieram to pewnie z 30 i następne pojedyncze są na kolejnych portalach. Jest na co wydawać swoją kasę i jest komu pomagać realizować coś fajnego. I teraz trzy przykłady chyba, jakie was konkretnie mogę zachęcić, co możecie zrobić, na co możecie dać kasę. Jutro startuje akcja Otwórz z nami sezony Bistro Cafe. To będzie kawiarnia, restauracja na Podgórzu w Krakowie, którą otwiera Stowarzyszenie Parasol. Oni współpracują, pomagają dzieciakom, które mają duże problemy, młodzieży, która często ląduje na ulicy, czy ma problemy z prawem, są streetworkerami. Chcieli im pomóc nauczyć się zawodu, ale też pokazać, że można stworzyć jakieś miejsce. Oni tworzą kawiarnię sezony Bistro Cafe. Jutro zaczynają zbierać kasy na wyposażenie tej kawiarni. Miejsce już jest, wszystko praktycznie jest, brakuje trochę mebli, jakichś lodówek. Zachęcam was, ten projekt jutro startuje. To jest projekt odpowiedzialny społecznie i to jest projekt, z którego także wy możecie korzystać, bo wy tam będziecie mogli przychodzić i cały zysk z tej kawiarni czy bistro będzie przekazywany na rzecz tego stowarzyszenia, więc oni na tym nie zarabiają. Stowarzyszenie po prostu będzie miało kasę, żeby działać, co jest fantastyczne. Jeden fajny projekt, na wspieram to, Lampka i Biomech.
genialna designerska lampka. W tym momencie oni już mają 100%, ale mają kolejne cele do zbierania. Bardzo fajne lampki designerskie, jak ktoś chce mieć coś takiego, zachęcam wesprzeć kreatywnych ludzi. I bardzo krakowski projekt, bardzo technologiczny projekt, RoboCore, serce dla robota. Oni zbierają na Kickstarterze, mają duży cel, bo to jest 50 tysięcy dolarów. Tych dni już jest troszkę mniej. Warto im pomóc. To jest piękny technologiczny projekt, dosyć innowacyjny i może zmienić postrzeganie robotyki. Ludzie z Polski mogą zmienić to postrzeganie robotyki. To jest takie urządzonko, do którego można podpiąć pewne podzespoły do robotów i ono będzie działać. To takie troszkę Lego do robotów, podobne do Lego Mindstorm. Takie trochę dla laików. Bardzo fajny projekt. No i to się rozsypało całkiem. I apeluję, nie lajkujcie, nie szerujcie. Lajki i szary nie robią projektów crowdfundingowych. Wpłacajcie kasę, choćby 5 zł, choćby 10 zł. Myślałem, że nas będzie 300 osób, chyba jest troszkę więcej. 300 osób raz 20 zł to jest 6 tysięcy zł. Jak was jest 500 osób, razy te 20 osób, 20 zł każdy, to może być 10 tysięcy złotych na fajny projekt, czy kulturalny, czy technologiczny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o fajnych projektach crowdfundingowych polskich, ja prowadzę profil na Twitterze crowdgeek.pl, to L powinno być z tej strony. Zapraszam do followowania, dowiecie się, które projekty warto wspierać, wyłapuję te najciekawsze. Przekroczyłem czas o minutę, przepraszam. Dziękuję, do widzenia.